Ja po prostu jestem uzależniona od sportu. I to mi daje takiego kopa i takiego powera. Wiesz, tak mam taki straszny luz w tym, jaka jestem do ludzi i chcę im właśnie dać sama z siebie trochę ciepła i to mi daje takie w sercu taką ciepłotę. To jest fajne bardzo. Nazywam się Karolina Rymierza-Rebecka. Całe życie jeżdżę na nartach. Trenuję od 3 roku życia, a zawsze byłam taką osobą, która chciała mieć jakąś taką adrenalinę, coś innego i zawsze gdzieś się wymykałam po treningach alpejskich na snowparku i na skocznie. I to była moja pasja, moje hobby, więc jak stwierdziłam, że skikros jest rzeczywiście taką fajną dyscypliną, że i łączy jazdę fajnymi skrętami na nartach i łączy też ten element skakania, bycia w powietrzu, freestyle'u. Do tego jest jeszcze ściganie, więc to mnie zafascynowało. Pojechałam na pierwsze zawody, wygrałam, dostałam się do kadry, pojechałam na Igrzyska Olimpijskie, tak bardzo, bardzo w skrócie. Natomiast w 2017 roku, przed Mistrzostwami Świata w skikrosie, uległam wypadkowi, który praktycznie przekreślił moje życie. Miałam bardzo ciężki uraz dnia mózgu. Wszyscy lekarze mówili, że to nie ma szans na normalne życie. Jestem szczęśliwa, że jestem z wami tutaj i że mogę opowiedzieć o sobie. Później wróciłam do trenowania, natomiast było to bardzo ciężkie. Finalnie zdyskwalifikowała mnie kontuzja kolana. Mój organizm powiedział mi, że to już jest naprawdę dość, że już musisz przestać i musisz sobie dychnąć. Zakończyłam karierę, to było 3 lata temu. Bardzo ciężki taki etap do przejścia w życiu sportowca. Przez rok szukałam, co mogę robić. Po czym powstał pomysł założenia kawiarni. Zupełnie bez żadnego planu biznesowego. 2 tygodnie powstała kawiarnia i po tych 2 tygodniach powstało coś, co zaczęło mi przynosić strasznie dużo uciechy i nadało taki smaczek mojemu życiu po raz kolejny. Kotlina Kłodzka najwięcej uciechy daje mi tą naturą. Tym, że można tutaj po prostu odpocząć. Uwielbiam chodzić w góry, uwielbiam chodzić w lesie. Za każdym razem zachwycam się tą naturą, chłonę tą naturę. W szczególności w zimie, bo ta zima jakby jest takim moim konikiem. A najlepszym sposobem na doświadczenie tej natury schodzenie na skiturach. Skitury dają taką wolność, możesz iść wszędzie, możesz zjechać wszędzie, możesz oczywiście cały czas obcujesz tą naturą, cały czas jesteś wśród drzew, szczytów. Może wytłumaczę, o co chodzi w skiturach. Są to narty, które dają możliwość podejścia pod górę, nie ześlizgując się. Narty są przede wszystkim bardzo lekkie. Wiązania są specjalne, które umożliwiają ruch pięty góra-dół. Do tego pod nartą to, co nam pozwala podejść do góry bez ześlizgiwania się w dół, to są tak zwane foki, czyli takie pasy materiału z włosiem skierowanym w jedną stronę, które są na kleju bądź na takim żelokleju, który się po prostu bardzo łatwo zdziera jednym ruchem. Składamy na pół, blokujemy te wiązania, blokujemy buty i po prostu zjeżdżasz, jak na normalnych nartach. Wychodzisz w miejsca, gdzie chcesz, zjeżdżasz też, gdzie chcesz. I to jest fantastyczne, możesz iść wszędzie. I w takie miejsce, gdzie nie doszedłbyś normalnie. Przede wszystkim skitury są takim sportem, który nie wymaga bycia nie wiadomo jakimś sportowcem. Idziesz w swoim tempie. Musisz od razu stromych podejść do góry zaliczać. Jest masa takich miejsc, gdzie można naprawdę zacząć przygodę z skiturami w bardzo fajny, łagodny sposób. Tutaj bez problemu sobie znajdziemy na Czarnej Górze czy wypożyczalnię sprzętu skiturowego bardzo dobrego i w sumie radzę pożyczyć taki sprzęt, wypróbować, pójść z kimś, kto się zna, pójść z kimś, kto opowie ci co i jak, raz na jakiś czas przyjeżdżać sobie i gdzieś tam skoczyć na foki. Ubiór jest bardzo ważny na skiturach. Idąc do góry,
nasz organizm się ociepla. Wykonujemy jakiś wysiłek i produkujemy to ciepło, więc powinniśmy mieć odpowiednio dobrany ubiór. Bardzo ważne jest tak zwane ubieranie się na cebulkę. Ubieranie się na cebulkę polega na tym, że ubieramy pierwszą warstwę taką termiczną, czyli cienki golfik, który przylega do ciała. Na to możemy ubrać kamizelkę albo warstwę drugą, czyli już trochę coś cieplejszego, jakiś polar i coś grubszego, troszeczkę bardziej luźnego. Na to możemy ubrać puchówkę i na puchówkę, która jest przewiewna, ubieramy coś, co i chroni nas od wiatru i od deszczu można to ochronić. Więc taką cienką kurtkę przeciwwiatrową. Jest to bardzo ważne, ponieważ no, zazwyczaj tą pierwszą kurtkę i tą puchówkę ściągamy do podchodzenia. Natomiast tak, żeby cały czas tą ciepłotę trzymać, ale żeby się nie przegrzać. Wychodzimy do góry, zakładamy puchówkę, zakładamy kurtkę przeciwwiatrową i możemy spokojnie zjeżdżać w dół. Jeżeli chodzi o ilość śniegu tutaj i jak długo leży ten śnieg, jak można długo uprawiać skitouring w Kotlinie Kłodzkiej, to oczywiście jest to uwarunkowane danym rokiem, ale myślę, że spokojnie marzec, kwiecień, nawet parę razy w kwietniu byłam na Fokach na śnieżniku. Jest to taki mikroklimat. Śnieg się utrzymuje dłużej. Czasem bywa tak, że tutaj jest więcej śniegu niż w Zakopanem. Paradoksalnie. Zawsze jak wychodzę na Kasprowy, czy wychodzę na śnieżnik, zawsze mam takie wow, ale jest fajnie.